Przypominamy, że tylko do 28 lutego można zgłaszać kandydatów do konkursu NGO to jest to, ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w trzech kategoriach organizacja pozarządowa 2016 roku, lokalny lider organizacji pozarządowej 2016 roku oraz lokalne przedsiębiorstwo osoba wspierająca organizacje pozarządowe w 2016 roku. Kandydatów do konkursu może zgłosić każdy, osoba fizyczna lub instytucja. Organizacje pozarządowe wykonują mnóstwo zadań, których my nie jesteśmy w stanie wykonać, choćby ze względu na to, że musiałbym zatrudniać o wiele więcej ludzi, byłoby to na pewno droższe, bo przecież organizacje pozarządowe działają, można powiedzieć, bezinteresownie, bez, bez jakiejś etatyzacji, potrzebują niewielkiego wsparcia finansowego na przede wszystkim rzeczówkę, dlatego mówię, jak pamiętam, jak zaczynałem pracę, to tych organizacji było kilkadziesiąt. Dzisiaj to już są setki, i trzeba przyznać, że. Oferty, czy powiedzmy wnioski, które są składane, na przykład o dofinansowanie, są coraz najlepszej jakości. Mało tego, organizacje wiedząc, że my sprawdzamy, kontrolujemy, jak to funkcjonuje, czy, czy to zadanie jest realizowane. Widać, że sposób realizacji, ale też i rozliczenie nabiera coraz lepszego takiego Można powiedzieć, coraz bardziej są profesjonalne. Bezspornym jest, że my jako powiat też szkolimy organizacje pozarządowe. Jak składać wnioski, ale też i jak rozliczać dla nas, żeby to było bezpieczne, i dla organizacji pozarządowych. Także im liczniejsze organizacje pozarządowe, w powiecie im więcej tych organizacji, tym lepsze życie dla mieszkańców powiatu. I myślę, że właśnie tutaj nie powinno się tego ograniczać, a wprost przeciwnie, robić wszystko, aby wspomagać je, żeby one po prostu były jak najaktywniejsze i było ich najwięcej. Będzie na pewno nam się żyło lepiej. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.